Hold up. Witajcie moi kochani, bierzemy się za kolejnego questa, który jest dostępny w naszym evencie wielkanocnym. Tym razem, że tak powiem, zaczynamy u niejakiej Gunlot Czarnowłosej. No, a nasz problem będzie związany między innymi z jej włosami, czyli tak jak jej nazwa wskazuje. Co tu się ciekawego okazuje? Okazuje się, że ta kobieta jest bardzo wściekła na jednego mężczyznę, który zafarbował jej włosy i teraz jej włosy są w kolorze zielonym. No ale to do tego dojdziemy wszystkiego zaraz. Okazuje się, no na pewno jest to jakaś kłótnia. Musimy znaleźć Warega imieniem Widar i ostrzec go przed gniewem rozjuszonej wojowniczki, która chce go po prostu zabić, pobić i tak dalej. Więc udajemy się do Widara. Widar oczywiście też znajduje się na mapce eventowej, tylko że trochę w innej części tej mapki. Jest to lewy taki dolny róg, tylko trzeba przejść górą. I tutaj jest takie wielkie ognisko, które zaraz zobaczycie. I on sobie stoi koło tego wielkiego ogniska. Tutaj. No i tutaj zagadujemy. I pytamy się, o co w ogóle tutaj chodzi. No i że jestem w bardzo strasznym niebezpieczeństwie. Mówimy mu o tej kobiecie, która chce coś mu zrobić. Nie mam gdzie uciec, czarnowłosa zna wszelkie zakamarki wyspy. No i zaczyna nam mówić, co on takiego ciekawego zrobił. Okazuje się, że był w niej bardzo zakochany. Wpadła mu w oko, ale on jej niekoniecznie. No i z tego powodu, będąc na jakiejś wyprawie, kiedy pojmał jednego z jakichś tam ludzi, czekajcie, do kogo? A, alchemika porwał, no i alchemik dał mu miksturę miłości za uwolnienie. No i on się zgodził, wziął tą miksturę, lecz ta mikstura okazała się, że ma całkiem inne działanie niż powinna. Kiedy ta kobieta się w tym wykąpała, to nie dość, że go nie pokochała, to go jeszcze znienawidziła, a do tego jeszcze zafarbowały jej się włosy na zielono, także ogólnie podwójny przypał. No i teraz kazaliśmy mu się schować, a my za niego będziemy starali się ogarnąć sprawę tych włosów tak, żeby wróciły do swojego normalnego koloru, ponieważ wściekła kobieta to wiadomo zła kobieta, która może zrobić wszystko. Udajemy się tutaj do chatki naszego jarla Sigurda i rozmawiamy z Freją Roztropną. Ale niestety mówi nam o tym, że kobiety na wyspie nie mają bladego pojęcia na temat farbowania włosów, ani też tego, jak zmyć owe farby. Także musimy udać się gdzieś poza mapkę eventową. Więc lecimy sobie jakimś teleportem do Tornek. Ponieważ tam na placu jakaś stojąca dziewka będzie miała dla nas jakiś pomysł, jak można temu wszystkiemu zaradzić. Więc szybko się teleportujemy do Tornek i szukamy Lidii. Lidia na szczęście jest dosyć tutaj blisko. No i zagadujemy ją. No i czego się dowiadujemy? Dobra. No mówimy jej o naszym problemie. Lidia też niedawno musiała zmieniać kolor włosów. Jej to nie wyszło i musiała przywrócić swój stary. I opowiada nam o dwóch sposobach na zmycie tego koloru. Pierwszy sposób to jest olej słonecznikowy, który dostaniemy od razu od Cynthii, ponieważ ma jeszcze trochę tego oleju przy sobie i odstąpi nam jedną buteleczkę. Ale drugi sposób jest o tyle ciekawszy, że potrzebne nam jest siadłe mleko. No to oczywiście wiadomo, kto w Tornek posiada krowę, więc udajemy się do Idalii, która na pewno będzie miała trochę mleka dla nas. Także olej mamy, idziemy teraz załatwić sobie mleko. Przechodzimy tutaj kawałek Tornek i na dole tutaj znajduje się Idalia. No i pytamy się jej oczywiście o to, czy ma dla nas siadłe mleko. Lecz ona mówi, że nie posiada takiego, ponieważ pije tylko bardzo świeże mleko
nie trzyma mleka i nie da się, żeby miała jakieś skwaszone złe mleko. I musimy udać się do innej osoby. Będzie to Maryśka z przedmieści Karkahan, czyli teleporcik do Karkahan i schodzimy tutaj niżej. No i w prawym dolnym rogu znajduje się nasza młoda niewiasta, która również posiada krowę, no i może ona będzie miała dla nas właśnie owe zsiadłe mleko. Także zagadujemy ją. Witoj, witoj. Czy masz mleko? No, chciała zrobić dla swojego Mirka racuchy, ale zjedli schabowe i akurat ma bańkę mleka. Także jesteśmy w domu. Mamy mleko, mamy olej. Możemy wrócić do naszego Widara i opowiedzieć mu o tych wszystkich sposobach, które nam zostały polecone. No niechętnie, bo niechętnie, ale zgadza się na nasz pomysł. Mówi, że lepsze to niż nic nie robienie, ponieważ jego życie jest teraz zagrożone. Także my, jako dobrzy ludzie, udajemy się do naszej Gunlody, no, żeby ją przekonać, żeby chciała użyć naszych tutaj przygotowanych mikstur do naprawienia swoich włosów. Dobra. Oczywiście zaczyna się niemiło, ponieważ widzi, że się na nią patrzymy, jest ciekawa dlaczego. No i do tego jeszcze sprzedajemy Widara, że nam powiedział, ale za chwilę uda nam się ją przekonać, żeby chciała użyć oleju na swoich włosach, żeby zmyć tą farbę. Także klikamy. Ona się w końcu zgadza. No i musimy teraz odczekać parę minutek, tak nie wiem, z 3 do 5, żeby zobaczyć efekt naszej pracy. Także póki co czekamy. No i po odczekaniu tych 3 minutek, tak na oko, pytamy się, czy nasz sposób z olejem się udał. No niestety nie, bo dalej ma hełm na swojej głowie i teraz każemy jej umyć włosy w naszym zsiadłym mleku. Także miejmy nadzieję, że ten drugi sposób okaże się bardziej trafny i uratujemy włosy naszej czarnowłosej. Także czekamy kolejne 3 minuty. No i po tym czasie zagadujemy, żeby w końcu zobaczyć efekt, który niestety się nie udał, ponieważ nie dość, że straciła kolor, to straciła jeszcze wszystkie włosy. No i nas zabiła, bo jest bardzo rozwścieczona. Także mamy jeszcze większy problem, ponieważ nasza kobieta teraz nie ma włosów. Będziemy musieli jakoś te włosy załatwić. No ale dobra. Idziemy do Widara, opowiedzieć mu o tym wszystkim, co się stało. No i teraz mamy, że tak powiem, problem. Jakby tutaj uratować jej włosy? Kolejny pomysł to magia, wróżby i takie inne rzeczy. Może to jakoś tam zadziała. Więc w tym celu udajemy się do kobiety, która znajduje się też tutaj na mapce eventowej. Może ona będzie mogła nam jakoś pomóc. Także lecimy. Tutaj schodzimy. Wracamy, że tak powiem, na środek naszej mapki eventowej koło studni. Tam powinna znajdować się Thuridur Krzywostopa. No i ona nam mówi, żebyśmy zobaczyli w studni, jak to może wszystko dalej przebiec. No i w tej studni widzimy przepiękny warkocz, mówiąc nawet złoty warkocz, czyli jakiś pomysł w tej studni był, co możemy zrobić. Chodzi tutaj o to, żeby został spleciony złoty warkocz włosów dla naszej niesamowitej kobiety, która tak czy tak chce już nas zabić. No i jej zadanie się kończy. Dała nam, że tak powiem, podpowiedź. Woda studni ukazała w złocistych lokach naszą kobietę. Musimy teraz pomyśleć, jak zdobyć te loki. Udajemy się do osoby, która zajmuje się wyrabianiem różnych pierścionków i innych klejnotów, między innymi ze złota. Jest to Barnes Verbin, także idziemy tutaj do niego na górę. A nie, nie, czekajcie, wróć na dół do pracowni, czyli tutaj. I zaraz spytamy się, czy jest on w stanie zrobić dla nas taki warkocz.
Złotogłowia, może chciałbym coś takiego wykonał. Niestety nie może dlatego nam tego zrobić, ponieważ twierdzi, że żaden człowiek nie potrafi stworzyć takiego warkocza, takiej nici ze złota. Mówi nam, że tylko i wyłącznie krasnoludy mają taką moc. Także wracamy na mapkę eventową i udajemy się do jednego z krasnoludów, którzy tutaj są przy okazji. Jest to Otto Rotnobrody. Doszły mnie słuchy, że krasnoludy są mistrzami w obróbce metali. Dobra. No i ten oto zaleca nam udać się do Mirvenis Adur, czyli do nowej mapki, że tak powiem, królestwa krasnoludów, już nie Ograbardun, tylko Mirvenis Adur. Oczywiście nie musicie się martwić, ponieważ teleport na tą mapkę do tego ich królestwa możemy kupić tutaj na mapce eventowej u Skadi. Mamy, czekajcie, to są te jajka, kraszanki. Kupujemy, teleportujemy się i udajemy się do Kowala Budryka na kordach 34-25. No i pytamy się, czy zechciałby zrobić dla nas taki oto warkocz. No ale on, że tak powiem, nie jest chętny. Nie chce nam pomóc. Do tego jeszcze mówi coś o jakiś sabotaż ze strony browarników. W ogóle nie wiemy, o co chodzi, nie jesteśmy w temacie. No ale trudno. Udajemy się do drugiej osoby na tej mapce. Jest to Krauch na kordach 19.50, któremu opowiadamy w ogóle, o co chodzi. Chcemy, żeby nam kowale zrobili pewną rzecz. On nam opowiada, że są, że tak powiem, nadęci, ale daje nam pomysł, jak możemy zrobić, żeby ci krasnoludzi chcieli stworzyć dla mnie takie złotowłosie. Mówi, że musimy podpuścić tych z Ograbardun z tymi drugimi kowalami, że tak powiem, zablefować im, dzięki czemu będą chcieli ze sobą walczyć. I w tym celu udajemy się do kowala Jakiego, też na tej mapce na kordach 50-24. No i, że tak powiem, zaczynamy rozmowę. Tylko jeszcze nie wiem, którą opcją, ale na pewno będziemy musieli coś go tutaj skłamać. Czekajcie, muszę znaleźć dobrą opcję. Dlaczego tak nienawidzisz ludzi? Nie. Nie, to nie jest to. Jeszcze raz spróbujemy. Cóż, o jest. Nie słyszałeś, że Budryk wrzeszczał na pór, że chce, że jeżeli chce, żeby zrobić jakąś błahostkę, to ma się zwrócić do ciebie. Także nasz blef zaczyna działać. Czyli teraz wmawiamy kowalowi Jakiemu, że ten drugi, czyli kowal Budryk, że tak powiem, jest lepszy od niego. I nasz blef się oczywiście udaje. A że tak powiem, najlepszą rzeczą, żeby sprawdzić, którzy kowalowie są lepsi, no to jest stworzenie takiego złotego włosa dla nas. Czyli wyjdziemy na tym na plusie. Idziemy teraz do drugiego kowala i jemu oczywiście mówimy również taką opcję, która będzie nam pasowała. Tylko też nie wiem, od czego zacząć. No. Jaki miał rację? Po tym, gdy rzekł, że jesteś wulgarny i nadęty, a przedtem zanim stwierdził, że twoje miecze nawet masła by nie przecięły. No także kolejny blef. Blefujemy tego. No i, że tak powiem, obydwie grupy kowali chcą ze sobą współgrać, a my dzięki temu zdobędziemy złote włosie. Także możemy teraz wrócić na wyspę, ogłosić Widarowi, co się stało. Cóż, dobra, podrosły włosy. Może dzięki temu dziewczyna mi wybaczy. Musiałem trochę poszukiwać, precz to zawody między kowalami. No tak jak wam powiedziałem. Ale co lepsze, te krasnoludy przyjdą tutaj, przyjadą, przylecą, cholera wie, na naszą mapkę eventową, żeby tutaj rozstrzygnąć ich spór. Także musimy o tym wszystkim teraz poinformować, że tak powiem, dowódcę Jarla. Więc idziemy tutaj na środek mapki. U niego się zaczyna questy dzienne. No i opowiadamy mu o tej całej zaistniałej historii. On na szczęście nie jest aż tak zły i mówi, że się tym wszystkim zajmie. Wewnętrzny spór, to stworzył cudowniejsze przedmioty, i tak dalej, i tak dalej.
No i teraz nasze zadanie to odczekać tak około z 20 minut, aż wszyscy przybędą, no i wtedy się okaże, co dalej. No i po czekaniu 20 minut rozmawiamy z naszym tutaj władcą osady, który przenosi nas na mapkę, gdzie rozstrzygnie się, które krasnoludy są lepsze. Także zaczynamy konkurs. Idziemy tutaj do kowala Jakiego, który jako pierwszy będzie mógł pochwalić się swoimi rzeczami, które wykonał na owy konkurs. Pierwsza rzecz, no to oczywiście broń, najważniejsza rzecz dla krasnoludów. Bardzo dobra broń. Druga rzecz to loki, czyli nasze włosy, które wykonaliśmy które oni wykonali dla naszej czarnowłosej kobiety, która również tutaj jest. I te włosy trafiają do niej. Trzecia rzecz to taki mały stateczek, który większym stać się potrafi. No tutaj inni obywatele są zadziwieni tym, że można stworzyć takie super cuda, że tak powiem. Ale teraz Kowal Budryk przedstawia swoje rzeczy. Jest to pierścień. Dobra. Druga rzecz to złoty dzik. Taka dość ciekawa rzecz. No i trzecia rzecz to oczywiście broń. No i też opisywana bardzo, że tak powiem, dobrze. Jest to jakiś tam topór z taką krótką rękojeścią. Są to skarby godne szacunku, waregów, bogactwo, dzikość, siła. Ogłaszam cię zwycięstwem. No i teraz zaczyna się znowu kłótnia, bo jednak jedni krasnoludzi się nie zgadzają z drugimi. Twierdzą, że jednak zrobili lepsze rzeczy, ale my tą całą sytuację, że tak powiem, opanujemy. No i że tak powiem, w tym momencie postanawiamy wkroczyć, no i między krasnoludami nastaje pokój. Kowal Jaki mówi, że drugi kowal tworzy bardzo dobre bronie. Drugi kowal mówi o tym, że Jaki tworzy bardzo dobre zbroje, no i że tak powiem, wszyscy są szczęśliwi. No a oczywiście my jesteśmy najbardziej, ponieważ nasza czarnowłosa Gunloda ma już jakieś tam włosy, jest z nich bardzo zadowolona. No a co lepsze, obok stoi mężczyzna, który jest w niej zakochany. No i opowiada nam, że on ją tutaj zabrał, walczył z nią, wygrał, ogłuszył i zabrał ją na ten konkurs. Także będą dalej chyba w sobie już zakochani i będą żyli długo i szczęśliwie i tak dalej. Także dziękuję ona nam. Oczywiście Widar też nam dziękuję za nasz wkład. No i dostaniemy teraz nagrodę za naszego questa i zostaniemy przeniesieni już na zwykłą mapkę eventową. Nagrodą jest ten złoty dzik, który zrobił jeden z kowali. No i oczywiście dwa razy waluta eventowa. No i to by było na tyle, co z tym questem. Dosyć długi questik, bardzo fajny, podobał mi się, ale oczywiście czekamy na kolejne, także do zobaczenia moi kochani w kolejnym odcinku.